W ogóle to czekam na pociąg teraz. Zanim włączyłem kamerę, to chyba z 10 jechało. Ale jak to w życiu bywa, życie pisze różne scenariusze. No to skupię się teraz na ptaszkach. To jest przedziwne miejsce, bo z jednej strony dzika przyroda, śpiew ptaków, a tak naprawdę na samej górce jest trasa kolejowa z Bydgoszczy do Gdańska. I co chwilę jeżdżą jakieś osobowe pociągi, towarowe, więc jak gdyby zakłócają tą przestrzeń. Ale tak jak przyprowadził mnie tu mój przyjaciel Maciej, sobie tak na ten temat porozmawiać. Mi to pasuje, kurde. Wiecie, to cały czas skupianie się na jednym elementu z życia, czyli na przykład jest mi ciągle źle. Źle, źle, hałas, porównam to do tych pociągów, kurde. Do tych pociągów, do tego hałasu tego pociągu, kurde. No to jestem tylko i wyłącznie skupiony na tym hałasie, na tym źle. Nie jestem w stanie wtedy zobaczyć tej wody, posłuchać ptaków, korzystać z ochłody, bo się skupiam na czymś innym. Ale z drugiej strony, jak skupię się tylko i wyłącznie na tych ptaszkach, na wszystkim i nie będę słyszał tych właśnie pociągów, to też będzie ściema, bo na świecie, w życiu zdarzają się zen, miłość, love, ale zdarzają się też takie pociągi. Jak nie będę słyszał i będę mówił, że teraz wszystko cudowne, bo przestałem pić, cudowny, bo nowy związek i tak dalej, to pierdolnie. Któryś z następnych pociągów cię po prostu przejedzie. Myślę, że tylko na środku połączenie tych dwóch rzeczy, czyli tego pociągu i tego strumyku do jednej kupy, do całości, powoduje, że zaczynam prawdziwie żyć. Większość mojego życia skupiałem się na hałasach. Później przyszedłem, żeby skupić się właśnie na naturze. A dzisiaj coraz lepiej idzie mi łączenie tych dwóch rzeczy. Co powoduje po prostu większy spokój. Odjechał. Było głośno? Nie ma.